No, zaraz Litka wróci, proszę Państwa, z budowy. Dlaczego mamy takie koneksje? Dlaczego nas psychologia pracy interesuje? Dlatego, że ja już nawet w średniej szkole miałam psychologię pracy, dlatego mnie interesuje. Ale ludzi, którzy koło tego się kręcą, wcale psychologia pracy nie interesuje. No to teraz, jak jest linia Mysia, najwyższy czas, żeby zaczęła, proszę Państwa, psychologia pracy interesować. Trzeba przeciwdziałać. Ja tutaj mówiłam, proszę Państwa, przy BHP, mówiłam przy ochronie, mówiłam przy pilnowaniu dobytku, ochrona mienia, że jest psychologia pracy i psychologia pracy mówi, ale powiem to w takich ogólnikach, jak może kogoś zaskoczę, że szafy, do których ubrania składają pracownicy, nie powinny być szare. Magazyny, chlewki, schowki, tam gdzie oni wchodzą, tam gdzie się przebierają, gdzie jedzą śniadanie, obiad. Prymitywny, tak. I przynoszą też, kucharze przywożą super też obiad. Nie mogą być szare, bo to wszystko działa na psychikę człowieka bardzo negatywnie. Tak mówi psychologia pracy. I to, co ciekawe, to ja wiem, że praca powinna przynosić, powinna dawać zadowolenie, ale okazuje się, że na takich budowach zadowolenie daje nie uśmiech, nie radość, nie to, że to ktoś dla Polski buduje, tylko to, że ma się pieniądze. I tutaj był taki też przypadek, och, płacą, to my pracujemy. I oni beton zalewali, proszę Państwa, i tak byli przy tym zalewaniu betonu, aż nagle deszcz zaczął lać, burza, gromy, błyskawice. No niedługa była, niedługo to trwało. Oni się schowali pod ten dach, który sami sobie zbudowali. No ale na szczęście to było pół godziny. A ja sobie tak myślę, płacą, to siedzimy. A to nie bardzo było jak siedzieć, bo to było, wiecie Państwo, taka ulewa. No ta betoniarka przeczekała. No i oni potem dokończyli zalewanie betonem. Ale wracam do tematu, że to ta radość nie wynika z tego, że budujemy dla Polski, dla ludzi, dla Pana Boga, czyli w sumie dla siebie, tylko że nie dla siebie, bo tak, pieniądze pijak weźmie, przepije, ani dla siebie, ani dla ciebie, ani dla żony, ani na dzieci. Potem sąd ściga i komornik, komornicy tu mieli dobry czas, bo się wyżyli, przy okazji nakradli od ciągnika po samochodów wzwyż. Tak jak mówili, że motor super jest droższy niż super Fiat kiedyś, i ten mały, i ten duży. Tak i ten traktor, że bardzo wiele znaczy, a mieszkanie to już jest dorobek całego życia. No niestety, komornik nieraz potrafił wejść na mieszkanie. Tak to było w Warszawie, tak, proszę Państwa, w Krakowie. Okazuje się, że jak Żydzi uciekali z Anglo-Ameryki Białystok, ja tu od razu powołam się na poezję Anny Romanowicz z Sokółki. Anna Romanowicz, podlasianka, mieszka w Anglo-Ameryce Białystok, napisała poezję Białystok, miłość moja. Potem z tego były i kabarety. Potem z tego było, ona almanach poezji wydała, czytałam, almanach Anny Romanowicz, podlaskiej poetki, reklamuje się, że tu jest prawosławie, ale ona na przekór wszystkiemu z ADHD zawsze jest, to znaczy ADHD w języku, bo ona strasznie miała duże gadanie. Anna Romanowicz, proszę Państwa, to znaczy miała dużo do powiedzenia, no mówiła troszeczkę może z taką flegmą, taka niegruba otuszy, nasza Hania. Bardzo dużo powiedziała, dużo napisała, że Żydów przepędzili, mówię, no dosłownie tak trzeba brać, Żydów przepędzili stamtąd, z Podlasia, a że ktoś się tam pochował, no to jak przed Niemcami się poukrywało, się chowali, to czemu wtedy też nie? Ale Gomułki czas to był tutaj, na Mazowszu, najgorszy dla nich, ale
ja właściwie to nic nie wiedziałam na temat żadnych Żydów, nic, pomimo, że uczyłam się tam, już byłam w takiej szkole i jeszcze i już, i w średniej szkole byłam tam, już, w Anglo-Ameryce Białystok. Ale coś mi się nie podobało w sensie takim, że dlaczego ja na temat Żydów nic nie wiem. No kiedyś tak mówili, że do beczki nabijają gwoździ do wewnątrz i tam turlają, młode dziecko wrzucą, krwi się potem napiją, jak się wysączy. Z górki puszczą beczkę. Proszę Państwa, no to dziecko jedno w to uwierzyło, ja w to nie wierzyłam, no ale tak, taka zła opinia jakby, tak, pozostała. No i tutaj jak po latach, Anna Romanowicz, ja tam w ogóle wróciłam do Anglo-Ameryki Białystok, bo ja już zdążyłam podróżować, a to tu, a to tam byłam... już, proszę Państwa, w Ciechanowie byłam już, no w Warszawie byłam już, w Bytomiu, czyli nawet po pierwsze, po drugie, po trzecie. Tak jak kiedyś nie jeździłam w ogóle pociągiem, nie wiedziałam, tylko widziałam na oczy, zaczęłam tym pociągiem jeździć, ale bardzo długo, w 20-21 roku życia dopiero, nie jeździłam nigdy pociągami. Pływać nie pływałam, bo nie chciałam. Różnych rzeczy nie robiłam, bo nie chciałam. Bo miałam taki wewnętrzny opór, że to jeszcze nie teraz, dopiero to rosło. I tak samo było z wiedzą na temat Żydów. Tamtych Żydów nie było na Podlasiu jeszcze później, a zwłaszcza jak i tu Gomułka szalał, wyganiał z Polski, to tam nie było, skoro Anna Romanowicz napisała Białystok miłości moja. I tam była taka ostatnia piosenka, bo to był wiersz, potem wyszła z tego piosenka. A ja, Gewalt, zwiedziłam świat wszerz, w poprzek, wzdłuż, a w świecie zdobyłam swój szmal i w oczach mych tylko jest łódź. I tak kończył się już potem kabaret przerobiony w kabaret, poezja przerobiona, Anny Romanowicz, Białystok miłości moja, wiersz. Także potem, ponieważ no, ten kabaret odstawiali właściwie no, Polacy, katolicy, mogli nawet i Żydzi, no to taką piosenkę na koniec śpiewali już, po tym ajajajajaj, give out. Miasto Białystok, miłości moja, tutaj korzenie swe zapuściłam, ty dojrzewałeś ze mną z latami i tu rodzinę swą założyłam. Tralala, tralala, Polak sobie radę da, tralala, tralala, Polak sobie radę da. I to były tak cztery zwrotki i tak sobie śpiewałyśmy się, że każdy może sobie śpiewać, prawda? Że Polak sobie radę da, że Polak sobie radę da, że Polak, który odgrywa Żyda na scenie, bo to i taka scena, i taka była, i wielka scena, i mniejsza scena, i mała, i na działkach u Anny Romanowicz na Piasta, tam gdzie jest parafia Świętego Ducha, tam gdzie jest klub Zenit, tam gdzie jest bardzo dużo klubów takich, gdzie tworzą ludzie. Tutaj w Warszawie tego nie ma z powodu braku kultury. Jako że Wielka Wiocha, wielka i największa wiocha na świecie, Warszawa, jako mówią, że żebracznica wielka. No ja tego nie wymyśliłam. Proszę Państwa, kręci, no przykre słowa, ale taka prawda, kombinuje, salcesonuje i tutaj ludzie jadą do pracy, ludzie jadą, aby się dorobić, a tutaj korzystają złodzieje, kręcze, pseudoartyści z Teatru Wielkiego, pseudoartyści z Teatru Polskiego, pseudoartyści z Teatru Współczesnego. No i tutaj w Teatrze Współczesnym już oponować zaczęły nasze katoliczki i była też Zosia Maciąg, która jako tłumaczka niemiecka w sądzie, oj dzielitka, proszę Państwa, Zofia Maciągowa, ona tu protestuje pod Teatrem Powszechnym, proszę Państwa, bo sztuka przeciwko Polsce, przeciwko katolicyzmowi, zasadom
Znaczy, wiecie Państwo, na pewno tam dużo przeciwko Biblii nie ma, ale tam jest dużo przeciwko Kościołowi katolickiemu. To więc Zofia Maciąg z transparentami stoi i wszystkie inne katoliczki z kościołów stołecznego miasta Warszawy, ogromne wiochy na płocie, bo to nie tylko jubilerska, ale i marszałkowska i pałac. Także proszę Państwa, Zosia jest bardzo ambitna, przynajmniej coś w życiu robi, bo tutaj mieszka na Gocławiu, tu podjedzie 509, 111, tam może 111 nie dojeżdża do Teatru Powszechnego, ale 509 na pewno, czy 147 i tam z transparentami Zofia nasza stoi. Także proszę Państwa, proszę być z nami, gdy nadaje, tutaj są trzaski, już dobija się nasza Lidia Lipska, zaraz ona naopowiada, co tam na budowie, jakie jest łamanie standardów psychologii, zasad stałych, jak również psychologii pracy. Ludzie chciwi, pazerni i dziady nie będą myśleć o psychologii pracy. Rozmawiamy z kierownikami, rozmawiamy z różnymi inspektorami. Oni mają to w dupie, krótko mówiąc. Mają to gdzieś. Liczy się pieniądz. No to więc właśnie mówię o Salcesonie Wielkim w Warszawie. Zaraz Lidka nadchodzi.